Witam wszystkich na rozmowie poświęconej książce Plaga in Flagranti Zbigniewa Macheja. Książce, która wyszła nakładem wydawnictwa Pogranicze, książce po części wspomnieniowej, po części eseistycznej, po części poetyckiej, poświęconej, jak sama nazwa czy też tytuł wskazuje, właśnie stolicy Czech, Pradze. I mam dzisiaj przyjemność rozmawiać z autorem tej publikacji, z panem Zbigniewem Machejem, którego serdecznie witam. Dzień dobry. I pierwsze takie pytanie, które mi się nasuwa w związku z tą publikacją, to jak ona właściwie powstała? Bo rozumiem, że te teksty, które się w niej pojawiają, powstawały trochę na gorąco, spontanicznie, także w trakcie pana pobytu w Pradze. I rozumiem, że to nie było tak, że powstawały już z myślą o tym, że będzie z tego książka, tylko myśl o książce przyszła chyba później, tak? Właściwie było trochę inaczej, to znaczy w 1998 roku, kiedy miałem za sobą swoją pierwszą długą, intensywną bardzo misję w Pradze, zamierzałem napisać na ten temat książkę. To znaczy ta książka. Rozmawiałem o tym z wydawnictwem PIF wtedy. Ta książka miała mieć charakter takiego jakby vademecum czy Bedekera, który to Bedeker opowiadałby o Pradze z mojego punktu widzenia, na podstawie tego, czego doznałem, co przeżyłem w Pradze, ale też czym Praga może być dla kulturalnego turysty i kulturalnego człowieka w ogóle. I napisałem taki szkic tej książki, ale wtedy wydawnictwo PIF znajdowało się w dosyć głębokim kryzysie. Wydawało się, że w pewnym momencie, akurat po tym, jak zaproponowałem koncept tej książki, że to wydawnictwo przestanie istnieć. A zdarzyło się też tak, że ja nie miałem decyzji w tej sprawie, a już za rok, a jeszcze wtedy tej decyzji nie było, jechałem powtórnie do Pragi. I w związku z tym potem już nie miałem czasu tego zrobić, a wydawnictwo PIF wtedy przeżyło poważną reorganizację i dopiero około roku 2005 stanęło ponownie na nogach. Więc ja wtedy, przyjeżdżając do Pragi w 2000 roku jesienią, postanowiłem pisać taki na chybcika dziennik. Wydawało mi się, że powinienem ten swój entuzjazm związany z tym, że wracam do Pragi, że powinienem go jakoś zanotować. I byłem sam ciekaw, co będzie się działo. Był rok 2000. Miała epoka, rodziła się następna epoka. W ogóle wszystko było niezwykłe. Nadal było jeszcze niezwykłe. No i zacząłem to robić, i właściwie ten mój dziennik jest takim pracowitym, nie powiem, że skrupulatnym, ale właściwie takim impresjonistycznym zapisem tego, co tam mnie zafrapowało. Ale później, po mniej więcej 2 latach, napisałem 2 zeszyty tego dziennika. I one obejmowały te notatki prawie 2 lata. I potem, jak przyjrzałem, to niektórych w ogóle fragmentów nie byłem w stanie odczytać. I po pierwszym roku mniej więcej, jak odczytywałem, ale już po latach, stwierdziłem, że to w ogóle ciężko się czyta. Przedstawianie całości takiego dziennika, nawet gdyby on był opracowany, przepisany, to byłoby dosyć ryzykowne, to byłaby dosyć nudna lektura, mimo rozmaitych atrakcji, o których tam wydawało mi się, że piszę. Więc uznałem, że trzeba to po prostu ściąć, skrócić, nadać temu trochę inny charakter. Czyli przepisałem jakby swój własny notatnik, przepisałem swój dziennik i uznałem, że jest to materiał na coś w rodzaju, owszem, dziennika, ale też potem już się
z pewnej perspektywy czasowej właściwie bardziej zaczął z tego robić pamiętnik, rodzaj takiego już obserwowania Pragi z pewnej perspektywy czasowej, z odległej już perspektywy czasowej. I też pewne rzeczy, których w tym dzienniku nie było, one zaczęły się domagać, żeby je dopisać. Ponieważ na przykład ja wtedy nie wiedziałem, kiedy spontanicznie odnotowywałem pewne rzeczy, nie wiedziałem jakby co się za tym kryje. I nie miałem czasu tego wtedy sprawdzić, nie miałem czasu pewnych rzeczy sprawdzić. I nie byłem encyklopedystą, nie miałem wiedzy, nie miałem pamięci. I po czasie uznałem, że trzeba to jakby też uzupełnić, ponieważ jeżeli to ma o czymś opowiadać, to nie może to się jednak ślizgać zupełnie po powierzchni i być zupełną taką impresją. Czyli to w tej części z 2001 roku, zwłaszcza to już wolałem, żeby to nie było takie impresjonistyczne i żeby to nie było takie powierzchowne. Więc wokół tego i przedtem i potem wydawało mi się, że do takiej większej całości można dostosować do tego jeszcze parę innych tekstów, które albo już miałem, albo planowałem, że napiszę. Tak, do tych pozostałych tekstów też jeszcze wrócimy, ale chciałabym jeszcze zapytać o to, jak pan teraz wraca wspomnieniami właśnie do tych czasów, kiedy pan mieszkał w Pradze, pracował w Instytucie Polskim, co przede wszystkim panu staje przed oczami? Jaką Pragę wtedy pan zapamiętał i jak ona wygląda na tle tej dzisiejszej? To jest tak, że ja mam jakby różne Pragi ze sobą, różne wizje tego miasta. I pierwsza wizja w ogóle jest jeszcze z poprzedniego okresu, z czasów komunizmu, kiedy tam parę razy przyjeżdżałem, kiedy tam też trochę niedługo, ale jednak mieszkałem. Te pobyty trwały po kilka dni, ale zawsze wiązały się z takim bardzo intensywnym przeżyciem. I działo się to od 1980 roku. I to jest jedna perspektywa. To znaczy, to jest perspektywa, kiedy Praga wydawała mi się miastem jeszcze właśnie bardzo, bardzo zideologizowanym, bardzo, bardzo takim, jeszcze nawet powiedziałbym brzydkim w pewnym sensie, ponieważ ta Praga nie zaczęła się, ona się rozsypywała wtedy. W latach 80. ona była oczywiście fantastycznym zupełnie miastem, ale widać było mnóstwo rzeczy, mnóstwo kamienic, mnóstwo zaułków, które były w kompletnej rozsypce. To mnie aż tak bardzo nie interesowało. Oczywiście interesowały mnie inne rzeczy. I to jest jakby to są pierwsze wrażenia, pierwszy etap. Potem jest pobyt ten na początku lat 90. No i to był pobyt ogromnie intensywny. I to był pobyt tuż po aksamitnej rewolucji. I to był pobyt, kiedy po prostu w mieście cały czas działy się jakieś fantastyczne wydarzenia, za którymi się właściwie nie nadążało. To znaczy ta nawałnica rozmaitych magicznych, wspaniałych wydarzeń była tak wielka, że po prostu nie byłem w stanie tego wszystkiego ogarnąć, tym bardziej, że musiałem jeszcze w tym wszystkim pracować, w samym centrum Pragi. I ta moja praca jednak była bardzo wymagająca. I to był też okres dosyć kryzysowy. Instytut Polski wtedy z miesiąca na miesiąc jakby tracił grunt pod nogami. Trzeba było zwalniać pracowników, nie było funduszy na program i tak dalej, i tak dalej. To był dramatyczny okres. Pierwsza połowa lat 90. Potem przyjechałem jeszcze raz, tak się zdarzyło i to już była trochę inna sytuacja. Już nie było specjalnych problemów z budżetem. Już właściwie można było w sposób taki bardziej zrelaksowany pracować. Już można było bardziej sobie tej Pragi użyć. No. I właśnie ten okres, to jest taki okres centralny.
w tej całej historii mojej praskiej. Potem jeszcze, jak już stamtąd wyjechałem, potem przyjeżdżałem do Pragi i obserwowałem, od czasu do czasu to się zdarzało, niezbyt często, ale obserwowałem te zmiany, które jednak tam następują. One następują cały czas. Przeżyłem w Pradze powódź w 2002 roku i to wtedy było dosyć dramatyczne wydarzenie. I ta powódź na przykład w dużym stopniu zmieniła oblicze Pragi, o czym być może dzisiaj się też nie za dobrze w Polsce wie. Więc te żywioły, które weszły do miasta, ta woda, która zaczęła zalewać Stare Miasto, to jednak też bardzo podziałało na moją wyobraźnię wtedy. Ja mieszkałem przy Narodni i myśmy mieli się ewakuować, ale ponieważ nie wyłączono nam prądu, uznaliśmy, że nie będziemy się ewakuować, ale już sąsiedzi po drugiej stronie ulicy już mieli wodę w piwnicach i już worki z piaskiem wystawiane były na ulicy. I 200 metrów dalej, na nabrzeżu Wltawy, pod Teatrem Narodowym, woda sięgała już, woda już wychodziła na ulicę. To był ostatni moment, kiedy wydawało się, że woda wejdzie do miasta i cudem jakby nie weszła. To był jakiś cud, ponieważ w tym momencie, kiedy ona osiągnęła kulminację na poziomie ulicy, ona zaczęła ustępować w tym momencie. Więc to było niesamowite wydarzenie. A poza tym oczywiście było wiele innych wydarzeń też dramatycznych, mniej lub bardziej, ale przede wszystkim wydarzeń takich, które mnie jakoś specjalnie zainteresowały czy dotyczyły. No i o tym piszę w tej części wspomnieniowej czy dziennikowej. W tej książce znalazł się też taki tekst dosyć obszerny, poświęcony wizycie Tadeusza Różewicza w Pradze. I też się zastanawiałam nad tym, bo rozumiem, że jako wicedyrektor Instytutu Polskiego pan na pewno gościł wielu artystów z Polski. Czym sobie akurat ten Różewicz zasłużył, że tak mocno zapadł jakby panu w pamięć i że ten tekst właśnie znalazł się w tej książce? Tak, jeżeli chodzi o Różewicza, to z Różewiczem w Pradze i poza Pragą spotykałem się wielokrotnie i mieliśmy pewnego rodzaju, że tak powiem, zażyłość. I również w tym pierwszym okresie pobytu w Pradze organizowałem chyba trzy spotkania, trzy wizyty. Także jedną poza Pragą, Tadeusza Różewicza. No i w związku z tym nasze kontakty były dosyć swobodne. Wydawało mi się w pewnym momencie, kiedy po raz kolejny właśnie wtedy w 2000 roku Tadeusz Różewicz przyjeżdżał do Pragi, że to też jest wyjątkowy moment, że właściwie taka opowieść o tym, jak zachowuje się w warunkach praskich Tadeusz Różewicz, będzie interesująca zarówno dla mnie po latach, jak być może dla kogoś innego. No i nie miałem wtedy żadnych specjalnych hamulców, ponieważ nasza relacja już była dosyć bliska. I uznałem, że mogę to spisać tak, jak to po prostu było. Więc ten obraz, oczywiście, on niekoniecznie musi wyglądać, jakby był reprezentatywny dla kogoś, kto się biografią Różewicza zajmuje. On jest dosyć anegdotyczny, ale mnie właściwie ta sfera anegdotyczna tutaj, ten epizod taki praski, on mi wystarcza. Jednocześnie myślę, że jest w nim pewna perspektywa też historyczna, bo tam przecież sięga się pamięcią do tych poprzednich, dawnych wizyt Różewicza, też z Kornelem Filipowiczem w Pradze w latach komunizmu. Jest to oczywiście zabawne to, w jaki sposób Różewicz traktował dziennikarzy, którzy chcieli
z nim przeprowadzać wywiad. Są różne inne zabawne rzeczy. I w ogóle Tadeusz Różewicz był człowiekiem bardzo ciepłym i niepozbawionym humoru. Czasami był bardzo sarkastyczny, czasami był dosyć nieznośny. I mieliśmy wtedy bliższe porozumienie z jego żoną, panią Wiesławą. No więc tutaj to jest wspomnienie, ale do tego dołącza się również pewien polemiczny też rys związany z tym drugim tekstem różewiczowskim, z tą polemiką dotyczącą pomnika Franza Kafki w Pradze. To mi pokazało, ja sobie nie uświadamiałem tego, że Różewicz ma tak krytyczne podejście do tego, co się wyczynia, wyprawia z dziedzictwem kawkowskim w Pradze. Wtedy, kiedy chodziliśmy po mieście, to on oczywiście się obruszał i oburzał nawet na różne rzeczy. Nie chciał wchodzić do nich kupectwo Franca Kafki na rynku głównym, bo uważał, że to po prostu jest jakaś straszliwa profanacja, tego typu handlowe podejście do Kafki. I ja nie byłem taki radykalny, tak jak on, ale wydawało mi się, że w tej jego postawie są pewne sprzeczności, że w tej jego postawie są, że ta postawa momentami jest dosyć groteskowa. I oczywiście trudno było mi tak to traktować przy nim osobiście. Myślę, że uszanowałem tę jego pewną ambiwalencję, ale myślę, że w jego przypadku wynikało to z pewnego nabożeństwa do Franza Kafki jednak. A jeżeli chodzi o go mieć nabożnego stosunku. Tak, no właśnie. W książce W Pladze Infraganti pojawia się właśnie Franz Kafka, dosyć dużo uwagi mu pan poświęca. Oprócz tego też inni artyści związani z Pragą, tacy jak Nezval czy Kolarz. I chciałam zapytać o to, który z praskich artystów panu jest najbliższy i dlaczego? Na to trudno odpowiedzieć jednym zdaniem i wymienić jednego artystę. Z tej książki wyłania się taka jakby sugestia, że rzeczywiście Jiří Kolář z tych artystów, z którymi mogłem spotkać się osobiście, jest dla mnie najważniejszą postacią. I teraz jak sobie myślę po latach też o tym, to chyba jednak tak jest. To znaczy z Kolářem spotykałem się zupełnie krótko, parokrotnie, ale dłuższe spotkanie dopiero miałem w momencie, kiedy on już był obłożnie chory. I to było dla mnie dosyć przejmujące, to było bardzo przejmujące spotkanie. Jednocześnie próbowałem tego Kolarza poznać wtedy jakby na żywo, to znaczy jakby na bieżąco, ponieważ wtedy akurat wychodziły dzieła zebrane Kolarza i fascynowało mnie to, że Kolarz potrafił jakby odejść od literatury, odejść od poezji i przestawić się w swojej ekspresji na sztuki plastyczne. Widziałem wiele wystaw Kolarza, bo one tam akurat były wtedy w Pradze i poza Pragą często prezentowane i w tych latach 90. i później również, póki żył. I to były fascynujące spotkania. Znaczy mnie się wydaje, że właśnie ta tradycja awangardowa czeska to jest to, co mnie intrygowało i interesowało najbardziej. Stąd też jest jakby na początku i w jakim sensie patronem tej książki jest Witesław Nezval, który akurat w Polsce może nie jest najbardziej znanym czeskim poetą, ale jest to niezwykle złożona i, że tak powiem, ambiwalentna postać.
zarówno jako osobowość twórcza, ale też i jako człowiek. Więc to są oczywiście meandry XX wieku, które nie sprzyjały jednoznacznym postawom, i zwłaszcza w Czechach. I z drugiej strony jest coś takiego, że Nezval jest gejzerem poezji. To jest niesłychanie spontaniczna, genialna poezja. Nawet jeżeli on pisze wiersze, które są nacechowane ideologicznie, to to też jest wielka poezja. Więc wydaje mi się, że właśnie poeci czescy, tacy jak Nezval, jak Kolarz, a tu później jeszcze symbolicznie książkę kończę wierszem dedykowanym Petrowi Kralowi, bo też i ta tradycja surrealistyczna mnie intrygowała, ona mnie też pociągała. Wydawało mi się, że właśnie surrealiści to są tacy rewolucjoniści, którzy właściwie byli kontrrewolucjonistami w Pradze i w całej czeskiej kulturze. To, że ten surrealizm jest tak żywy, bogaty, agresywny, witalny, że tam jest ogromna ilość, że to wszystko jest, że to wszystko o czymś świadczy i że to się wszystko jakby zwaliło na głowę Czechom dopiero tak na dobrą sprawę po 1990 roku i później. Aż do dzisiaj wydawane są dzieła czeskich i praskich i dopiero dzisiaj po 20, po 30 latach możemy je poznać w całości. To jeszcze zapytałabym o taką jedną rzecz, bo powstało ostatnio w Polsce trochę innych polskich publikacji poświęconych Pradze. Tutaj mam na myśli między innymi Przewodnik po Pradze Mariusza Szczygła, czy Praga czeskiej ścieżki Mariusza Surosza. I jestem ciekawa, czy pan te publikacje śledzi, czy pan te publikacje czyta i czy pan się zastanawiał, w jaki sposób pana książka się jakoś sytuuje względem nich. No właśnie tutaj przyłapała mnie pani na pewnej, jakby to powiedzieć, ignorancji, ponieważ szczerze mówiąc nie czytałem tych książek i wiedziałem, że one są wydawane, że powstają, że cieszą się zasłużoną prawdopodobnie popularnością, ale jakoś nie miałem czasu po nie sięgnąć czy je kupić i nie planowałem, żeby je przeczytać. Wydawało mi się, że mój plan jest bardziej osobisty, to znaczy on dotyczy w takim samym wymiarze Pragi, jak i mnie samego, a przede wszystkim on dotyczy literatury. I że literatura jest tutaj na równych prawach tematem, jak też i to miasto, że to są jakby dwie rzeczy, które ze sobą, literatura i sztuka, że to są obszary, które się przenikają. I ta perspektywa, moja perspektywa patrzenia na Pragę poprzez literaturę głównie, ale też i sztukę, tutaj wydała mi się specyficzna i jakby taka osobista. W związku z tym ja oczywiście przeczytałem wiele różnych przewodników o Pradze, wtedy kiedy miałem zamiar taką przewodnikową książkę też pisać. Do tego się przygotowywałem rzetelnie, ale potem przerwałem i już nie miałem czasu po prostu tego kontynuować w takiej formie. W związku z tym ta książka, którą wydałem teraz, jest rodzajem pewnej antologii. To jest antologia osobista, która dotyczy Pragi, ale dotyczy także w gruncie rzeczy wielu innych rzeczy. Ona właśnie ma ten aspekt osobisty i to, co mnie osobiście dosyć mocno interesuje, to jest literatura. Ale gdyby nie było tych konkretnych spotkań, gdyby nie było tych konkretnych znajomości z Petrem Kralem czy z Jiřím Kolářem,
czy z Tadeuszem Różewiczem, to ta książka byłaby zupełnie inna. To ona byłaby o czym innym. A tutaj miałem okazję, żeby te dwie sfery ze sobą połączyć, żeby pokazać, że w gruncie rzeczy był to też kawałek mojego życia. Ona jest w jakimś sensie autobiograficzna. Ona jest reportażowa i liryczna. Ona jest, wydaje mi się, książką, która podsumowuje pewien mój sposób patrzenia na nie tylko na Pragę. A poza tym ona, jeżeli chodzi o gatunek literacki, którym się posługuje, to ona jest eklektyczna, ale dominuje w niej gatunek, o którym też w tej książce piszę, czyli to jest tak zwany poemat proza, czyli to jest krótka proza. I ta krótka proza, ona jest mi gatunkowa, jeżeli chodzi o literaturę najbliższa. I z nią jako pisarz się dosyć mocno od wczesnej mojej młodości, od początków mojej pracy pisarskiej identyfikowałem. Czyli tego rodzaju forma, ten gatunek, który łączy się z prozą poetycką także Czechów, bo miałem przez pewien czas taki pomysł, żeby przygotować i nawet proponowałem paru wydawcom w Polsce antologię krótkiej prozy czeskiej i prozy poetyckiej XX wieku. Niestety nie udało się to. Fragmenty, zrobiłem dosyć sporo przykładów. Fragmenty publikowałem głównie w literaturze na świecie. I to, ten taki wątek prozy z pogranicza poezji i na przykład reportażu, czy zapisy snów. O, na przykład Czesi są specjalistami, jeżeli chodzi o zapisy snów. Przecież to jest ogromny obszar literatury czeskiej, kiedy Czesi po prostu wstają rano i zapisują, co im się śniło w nocy. Takich książek jest w Czechach chyba z 50 od początku XX wieku aż do dzisiaj. Więc wielu poetów, wielu pisarzy wydawało książki, które są antologiami własnych snów, zapisami własnych snów. To jest oczywiście w dużym stopniu pokłosie surrealizmu i tego surrealizmu, który stał się w Czechach czymś tak powszednim, jak u nas w Polsce. Nie wiem właściwie, co do czego by to porównać, ponieważ oczywiście Polacy też zapisują swoje sny, ale nie jest to taka plaga jak w Czechach. Druga plaga, która też w Czechach ma charakter wydaje się nieuleczalny, to jest kolażowość. I tutaj te dwa elementy, kolażowość, krótka forma, ni to poetycka, ni to prozatorska, ale pisana prozą, pewien eklektyzm taki związany z właśnie z i dokumentarystyką z jednej strony, z wycinaniem jakiegoś fragmentu z gazet, tak jak to robił kolaż, z układaniem z tych fragmentów jakiejś nowej całości, układaniem pewnego, czy to kolażu, czy jakiejś innej kompozycji, która, bo to czasem są obiekty, które są rzeźbami, prawda? Więc to wszystko jest bardziej skomplikowane i jest tam znacznie więcej form. Podobne rzeczy, a z drugiej strony są to formy dziennikarskie właśnie, to znaczy to są też i felietony, to są krótkie notatki prasowe. To wszystko mnie zainteresowało w przypadku z kolei Jarosława Haszka. Haszek jest oczywiście znany z monumentalnej powieści o dzielnym wojaku Szwajku, ale jest też bardzo dużo, ogromna w gruncie rzeczy ilość świetnych, krótkich tekstów, które mają gazetowy, dziennikarski charakter, ale które mają też literacki charakter, które są świetnie napisane, które są śmieszne, których są anegdoty, które mają jakby głębsze znaczenie. One mają znaczenie i polityczne, ale czasami nawet metafizyczne. Więc jest w nich sporo rodzajowej codziennej Pragi na przykład, jest wiele, jakby w tych krótkich tekstach jest wiele prototypów z tego, co się potem pojawiło w dłuższych prozach, ale to też są w gruncie rzeczy,
Tak jak w przypadku partii umiarkowanego postępu w granicach prawa, to też są antologie krótkich tekstów, krótszych opowieści, jakichś dłuższych anegdot. To jest bardzo dla mnie frapujące. To mi się bardzo zawsze podobało i w gruncie rzeczy ta moja książka, miałem taki zamiar, mam nadzieję, że go zrealizowałem, jest też tego rodzaju antologią. To znaczy ona jest takim zbiorem różnych tekstów, o których nie można jednoznacznie powiedzieć, że są takie czy siakie gatunkowo. Najczęściej jest to krótka proza, która ociera się o poezję. Więc w związku z tym uznałem, że na początku i na końcu muszą być wiersze. I w środku dobrze by było, żeby też były jakieś wiersze. A ponieważ chciałem pokazać, jak można pisać o Pradze, bo to fantastycznie akurat w przypadku Nezwala widać, jakie to wyzwala gejzery wyobraźni. To jest trochę inny rodzaj poezji niż na przykład poezja Jarosława Zajferta, która mnie w gruncie rzeczy interesowała mniej. Mnie ta pewna kameleonowatość Nezwala, to, że on jakby zmieniał nie tylko ubrania, ale jakby zmieniał naturę swoją, że się przystosowywał do warunków, które czasami były brutalne i które były dla niego groźne, to mnie interesowało. Seifert też się przystosowywał. I w ogóle to być może pani wie o tym lepiej jako historyk literatury, jak te paralelne żywoty, że tak powiem, te biografie związane z naciskiem, z presją polityczną, jak one się układały w przypadku najwybitniejszych czeskich poetów, bo to dotyczy też na przykład Holana. Ja o Holanie właściwie nic nie pisałem, ale Holan też mnie interesował, też mnie frapował. Przechodziłem bardzo często koło jego domu na Kampie i kiedy spacerowałem, o tym nie pisałem, natomiast można sobie wyobrazić, że Holan mógłby być takim jakby alternatywnym bohaterem tej książki, gdyby nie to, że akurat bardziej zafascynował mnie Nezwa. Więc Praga jest tak bogata w formach swoich artystycznych. Tam jest tyle bogactwa, jeżeli chodzi o zarówno sztuki plastyczne, muzykę jeszcze w dodatku, która po prostu jest genialna w Pradze, jak i poezję i literaturę, że to po prostu no, klękać, należy klękać. Ja nie mam nabożnego stosunku do Pragi, ani do całej tej kultury. Już można by o Mozarcie, myślałem, że o Mozarcie coś napiszę. Po prostu nic nie napisałem o Mozarcie i po prostu no, musiałaby to być książka, która by miała drugi tom, która by miała trzeci tom. Nie da się wyczerpać tych ogromnych pokładów bogactwa, kultury, które są w Pradze. Więc to jest nie, i to jest wspaniałe, ponieważ my cały czas możemy, nie tylko my, ale przede wszystkim Czesi, mogą pisać fantastyczne rzeczy na ten temat. Mogą pisać, ta Praga jest niezwykle inspirująca nadal, więc to już jest inna Praga. To już jest Praga, która właściwie w jakimś sensie nie jest mi dostępna. Ale wydaje mi się, że ważne jest to, że w jakimś momencie, w jakimś błysku czasu udało mi się być może coś zarejestrować, czy być może coś uchwycić. A w tym wypadku wydaje mi się, że ten kontekst poetycki polski, różewiczowski jest istotny, ponieważ akurat ten wątek Różewicza no jest ważnym wątkiem w jego twórczości. Dziękuję bardzo, ładnie pan podsumował tę książkę. Także jeszcze raz serdecznie zachęcamy do lektury. No i bardzo panu dziękuję za dzisiejszą naszą rozmowę. Dziękuję bardzo. Kłaniam się nisko.